Zapewne chcecie dowiedzieć się, co będzie w następnym odcinku. Zatem oglądajcie. What's the Parsha, pani Zosia? Wajgasz. Wajgasz elaf Jehuda. I przystąpił do niej Jehuda i rzekł: Proszę, panie mój, dozwól, że słudze twojemu powiedzieć słowo w uszy pana mojego, a niech się nie zapala gniew twój na sługę twojego, gdyżeś ty sam jako faraon. W tej dramatycznej chwili, gdy Józef zażądał, by Beniamin został u niego w niewoli, widzimy, jak Jehuda wyrasta na wielkiego przywódcę. Przypominamy sobie, że to Jehuda obok Reuwena przyczynił się do uratowania życia Józefa, niby trochę cynicznie mówiąc: co nam przyjdzie z tego, że zabijemy brata naszego? Lepiej go sprzedajmy. Nie wiemy, co naprawdę myślał, ale wraz z braćmi pokazał ojcu jego skrwawioną szatę, pytając, czy poznaje. I te słowa, nawiasem mówiąc, wróciły do niego później z ust Tamar. Ale później pismo mówi, że odszedł od braci swoich. I oto widzimy go znowu, gdy przemawia w imieniu braci i obiecuje ojcu, że przyprowadzi Beniamina z powrotem, bierze za to odpowiedzialność. Teraz stoi przed Józefem, przypominając rozwój ostatnich wypadków i w dramatycznym apelu prosi, aby Józef jego samego zostawił u siebie w niewoli, a bratu pozwolił wrócić do ojca, gdyż inaczej Izrael umrze i to oni strącą siwiznę ojca swego do grobu. I wtedy dopiero Józef mógł dać się poznać braciom, bo zobaczył, że i Jehuda, i pozostali zmienili się naprawdę. I oznajmił im, że wszystko, co się stało, było przeznaczone przez Najwyższego, aby on, Józef, mógł przygotować ich przybycie do Egiptu i aby mogli przeżyć tam w czasie głodu. A Jehudę na łożu śmierci nazwie Izrael młodym lwem i uzna jego pierwszeństwo wśród braci. A my z dumą nazywamy się Jehudim. Szabat Shalom.